Siemanko, witam was wszystkich. Tak, to znowuż ja. Pewno za chwilę się zdziwicie, otwierając lodówkę, że tam też ja wyskoczę, ale uwierzcie mi, zaręczam, że to oni, czyli te czynniki zewnętrzne, ciągle mnie tu szarpią i przywołują na ten stadion. Także, no to co? Jedziemy z koksem. Zapytują mnie tutaj mocodawcy, co to znaczy kibol, co to znaczy kibicowanie Lechowi Poznań, etc. No to ustosunkuje się do tego, że przede wszystkim to, co już wcześniej mówiłem, aby poprawić wydźwięk samego terminu kibol, to w naszym tutaj, w naszej mowie poznańskiej, gwarze, czy też regionalizmie, po prostu kibol ma jak najbardziej pozytywny wydźwięk. Prawdopodobnie bym musiał się tu podeprzeć lub skonsultować z profesorem Bralczykiem, tudzież profesorem Miotkiem i oni by to entymologicznie nam powiedzieli. Samo znaczenie. Ja kojarzę od zawsze, od dziecka, że to jest jakiś nasz regionalizm, jeżeli nie pojęcie gwarowe. I kibol tylko i wyłącznie jest u nas postrzegany w tym pozytywie. Jest to coś ważnego. Tak samo mi się wydaje, że mówiąc nawet przed wojną w Poznaniu, to byśmy mówili, że to nie jest kibic tam czegoś, nie wiem, żużla, siatkówki, koszykówki, oczywiście piłki nożnej, czegokolwiek, tylko by się mówiło, że to jest kibol. Każdy kibol, nie ten, który jest taki teraz tu znany, rozśpiewany, z szalikiem kolorowym, zresztą teraz szalikami są wszyscy, zwróćmy uwagę na to. Cóż jeszcze tutaj dodać? No to właśnie nawet ci ludzie kiedyś, którzy siedzieli po tych centralnych sektorach, czy zupełnie gdzieś indziej, no to też byli nazywani kibolami. No to chyba już tu więcej piany nie musimy na ten temat bić. I to jest takie moje po prostu zdanie, mówiąc tutaj krótko. Co jeszcze mogę jeszcze dodać, że później to się właśnie, może jako ciekawostkę, że później się jeszcze to jakoś ewoluowało w tą stronę, że pamiętam jak z rodziny, czy gdzieś osoby, które wiedziały, że ktoś chodzi na mecze, czy też jeździ, to się pytali, ale jak chodzisz na mecze, czyli na bugarską starą, naszą podkowę, to czy ty chodzisz do tych kiboli? I to już widzicie, już wtedy miało znaczenie, czy my chodzimy do tak zwanych wówczas szalikowców, później pseudokibiców, no i całą resztę znacie, jak to tam było nazywane. To wtedy też było takie coś, że ale czy ty chodzisz tam do kiboli? No to taka sytuacja, ale powtarzam jeszcze raz. U nas ma tylko i wyłącznie to wydźwięk pozytywny, a wszystkie mass media, nazwijmy to, czy media, dziennikarze sobie uzurpują do tego, że ukuły na to wydźwięk negatywny, że kibol to jest ten zadymiarz, to jest ten chuligan, bandzior i tak dalej. No zresztą też znacie to wszyscy z autopsji. Teraz ludzie, którzy mnie tu szarpią, a zazwyczaj Edgar, przed którym mam, nie wiem czemu, bardzo wielką tremę, ciągle te nagrania jakoś idą mnie nie w tą stronę, dzisiaj właśnie jest pierwszy raz chyba od niepamiętnych czasów płynnie, zapytuje mnie, no bo tajemnicą Poliszynela jest to, że w końcu się pokazałem po 17 latach na tymże stadionie, znaczy na tymże stadionie w ogóle, na meczu Lecha Poznań, w tym miejscu. Zdaję sobie też sprawę, że w ogóle gro osób nie wiedziało, że jestem tam, no bo dostąpiłem zaszczytu po 17 latach wejść, bo teraz to się nazywa gniazdo, to dopiero się też dowiedzie. No podest, no ale słyszałem gniazdo, no to nieważne, no wlazłem na ten podest, zostałem uprzywilejowany do tego i zaszczycony tym, że wręczono mi mikrofon do ręki. Tych, którzy zjarzyli, że ja to ja, bardzo dziękuję za miłe i takie życzliwe przyjęcie, za te spontaniczne oklaski, tak samo jak i jak podziękowałem za wspólny doping, również to było bardzo miłe. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy mnie pamiętali, podchodzili do mnie i tam wspominali stare czasy. Ale nadal mimo wszystko mam bardzo mieszane uczucia, ale nie chcę, żebyście myśleli, że negatywne. Po prostu, no nie wiem, no nazwijmy to teraz dyplomatycznie, politycznie ambiwalentne. Muszę dojść do tego, do porządku dziennego, muszę się z tym oswoić, naprawdę, kurde, nie kokietuję was, nie wiem, nie jakiejś takiej aury niepewności nie chcę roztaczać, ale kurde, no muszę naprawdę do tego przywyknąć i jeszcze sobie przemyśleć to. Było coś nowego, było na pewno, no zgoła inaczej było niż, jak to się mówi, za moich czasów, czy wtedy, kiedy ja tutaj wiodłem prym, no było bez wątpienia inaczej. Przede wszystkim czułem się nadal jakiś taki wyobcowany, wyizolowany. Inaczej było to, że wtedy jakby miał większą kontrolę nad tymi wszystkimi fanami. I bardziej byłem z nimi zżyty w takiej, kurde, symbiozie.
no większość znałem, no a teraz tu był, kurde, naprawdę anonimowy tłum i tak jak w pewnym momencie powiedziałem, że jest was tu tylu, co w życiu na oczy nie widziałem. No to na pewno było inaczej, cała ta liczba. No i może zostańmy na razie na tym, resztę może jak będzie inna okazja, rozwiniemy temat, jeżeli byście byli zainteresowani. Także co, zapraszam was do śledzenia, zapraszam was do dalszego śledzenia moich tutaj poczynań stadionowych, męk z Edgarem przede wszystkim. No i co, no tradycyjnie, mimo że jestem jaki jestem, ale życzę wam wszystkim wesołych świąt i mokrego dyngusa. Siemano.